Hello, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Age of Charlemagne, kampania Karola Wielkiego. Mamy 805 rok, większość Europy jest nasza, ta część Europy, która nie jest nasza i tak nas wielbi i kocha. Tak więc ogólnie jesteśmy w pozycji kompletnego zwycięstwa? Coś w tym stylu, jesteśmy imperium wzbudzającym grozę. Serio? Wielka potęga, surowe sankcje dyplomatyczne zastosowane przez większość frakcji. Znaczy, rozumiem, że jakieś tam państwa w Chinach, nie wiem, może gdzieś na Syberii mnie potępiają, tak? Tak mam to rozumieć? Okej, okay. Spoko. No, dobra, Chorwacja jakoś w mnie nie przypada. Ma spadek. No, też spadek, ale... Kurczę, to wszystko to mogę naprawić w chwilę właściwie, bo tu jest poprawa. Tu jest też poprawa. Pampelu nie poprawa, bo po prostu wrzenia, wrzenia się w nich tyle, że... tutaj gdzieś powinno być. Małżeństwo dyplomatyczne. Ile to daje? 292. Jejku, dobra. Królestwo Brytanii. Spadek. No ale to, kurczę, na tam gdzie mam spadek, to mogę naprawić w dosłownie chwilę jakimiś podarunkami i tak dalej. Kolejnymi małżeństwami, właśnie. Kiedy wnuczki dorosną Karola? To jest pytanie. Jejku. To nagle z synów doszło. To chwila, ty ciągle jesteś u nas? W państwie? A, bo to jest teraz 49 lat, pewnie ona miała wcześniej męża, no i miała trzech synów, którzy są... no dobra, nie są starsi od jej nowego męża, na szczęście. Niemniej... Niemniej to jest przywódca frakcji? Tak, to jest przywódca frakcji. Okej, czyli teraz nasz... nasz Karol jest dziadkiem... Alfonsa. Króla Pampeluny. Spoko. Poza tym mamy jeszcze Grifo, który ma 2 latka. Tutaj jak to wygląda teraz? Mamy córkę... 7 lat. 6 lat, syna 2 lata. Nieżyjącą córkę. Niezbyt optymistycznie to się prezentuje. Niemniej mamy sporą rodzinkę. Jejku, co ja zrobiłem? Jestem przerażony własnym postępowaniem. Dobra, uznajmy, że tak powinno być. Tak powinno być i kontynuujmy kampanię. Dobrze? Skończmy turę. Jejku. Chyba zapomniałem rozbudować Valladolid. Wybrano nowego papieża. Papież... Pascalis. Pascalis! Pascalis pierwszy. Jego świątobliwość odszedł do królestwa, nie, to już wiemy. Dobrze, i tutaj... No to trzeba coś zbudować i tym czymś będą... pola. Mam za mało jedzenia. Musimy mieć więcej jedzenia. A tak naprawdę to musimy rozwijać gospodarkę naszego kraju sprawnie, w miarę. Tak, to musimy jeszcze raz zburzyć, to możemy odbudować, ale trochę później. Tutaj czekamy. Tutaj będzie trzeba małe zmiany dokonać w tych armiach. A
mianowicie przekazać większość jednostek Karolowi, bo to Karol powinien mieć najlepszą armię. A tak nie jest. I skończmy turę. Ciekawe, w jakim wieku domyślnie ma umrzeć mi Karol? Bo stawia, że chwilą śmierci Karola kończy mi się kampania. Wybuch zarazy. Ospa wietrzna. Zobaczmy może do wytycznych. Nie mam końcowego roku zakończenia kampanii. Karol zaś już jest niemłody chyba. No, 63 lata. Swoje lata ma. O, ty jesteś nielojalny. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że mój sojusznik ma kłopot przez siebie. Dobra, i tu dokonujemy zamiany armii. Otóż, tak. 4 oddziały włóczni. 3 oddziały łuków. Właściwie 5. 3 oddziały jazdy. Jak to teraz wygląda? Tutaj jest 19 oddziałów. Trochę za dużo łuków jednak. Możemy dobrać 1 oddział łuków. Ready for orders. March. No i teraz armia Karola może wejść do miasta. Wydać tu siedźcie sobie. Pieniążki powoli rośniemy idealnie. Tutaj możemy zbudować teraz. Religia rośnie. Powoli, ale rośnie. Kaplice. Choć nie. Złożymy to. Punkt handlowy. Tutaj naprawimy. To przebudujemy. Odbudować miasto. Miasto mamy. Dobra, odbudujmy to. No dobrze, musimy teraz serio powoli się rozwijać po prostu. Innego wyjścia nie widzę. Wróg na szczęście jest całkowicie bierny, po prostu odnoszę wrażenie, że w tym momencie komputer się poddał. On stwierdzi, że nie pokona mnie już. Nie ma sensu ze mną walczyć. Panowie, o co mi się bijemy? Właśnie, wszyscy mi pieniądze proponują za pokój. Nie, sorry, mam świętą misję od papieża wyplenić. Co? No, jeszcze polepszenie stosunku z Karlomanem. Gdzie te pola budowane? Tutaj. Dobrze, dobrze jest. Budujemy jeszcze przy pola. O, teraz mogę zaadoptować. To zbudujmy. Burzymy dalej to. O, to jest 14 plus aż w tej chwili. Nagle, ile daje mi armia? 8. Dobra, ale mimo to czekamy, bo chcę najpierw się rozbudować zanim. Chcę ogarnąć sytuację w obecnych prowincjach, zanim ruszę gdziekolwiek dalej. Odo, awansował. No to tobie już daje cokolwiek, nie patrz co ci daje. U ciebie jeszcze mogę pomyśleć. Tutaj czekamy.
Czemu to się domyślnie jakieś nie wybiera, jakiekolwiek? Nie wiem. Niech będzie. Tu budujemy. O, tutaj jest sól. Nie ma tu soli, czemu mógł. Może się przydać. Bierzemy. Dobrze. Jezu, trochę tu przeklikałem w tym odcinku. No cóż, czekamy i się rozwijamy. Nie w tej chwili co przyjść do przodu, bo prawie zawaliłem sobie przez całą kampanię w pewnym momencie. Serio, niedobór żywności? To się da w tej grze? Dobra, buduję pola. Tutaj jeszcze nadwyżka ludności, ale to poczekamy jeszcze turę. Obowiązek zzywa, strażnicy jak z gramu. Kurczę, ale która armia to była? Myślę, że tej. Dobra. Która to była armia strażnicy Ekwizgramu? A, tu zaraza jest, to wszystko wyjaśnia, naszego ludzi tu zginęli. Dobra, ogólnie chciałbym zerknąć dwie rzeczy. Po pierwsze, zadowolenie w prowincjach moich. Nastawienie... Ład publiczny. Wszędzie mnie kochają oprócz tego i tego. No i tutaj też nie bardzo. Minus 6. I w sumie nie mogę nic z tym zrobić. Lul. Dobra, później pomyślę. Przejdźmy tu. Tutaj powoli się naprawia. Tak więc tu rozbudujmy. I tutaj. Targ rolny. Niech będzie targ rolny. Tutaj dalej czekamy z dobudową tej prowincji. No, troszkę z tym zejdzie. Możemy co najwyżej już teraz zniszczyć sąd, może niekoniecznie. Meczet. Tak, zdecydowanie meczet nie jest mi potrzebny. Dobra, poczekamy jeszcze. Jejku, wiem, że tutaj trzeba wszystko porozwijać, ale ja w tej chwili pieniędzy za to nie mam, ludzie. W ogóle zerknijmy jeszcze na dyplomację i nastawienie.
Chorwacja. Speak quickly. Do not expect the good wine to ease your parched throat when you are done. To powinno naprawić relacje. Choć trochę, choć może jeszcze bardziej naprawi. Właśnie córek, wy. Zawsze nie wiem za bardzo co zrobić. A też mnie nie bardzo lubicie w tej chwili. Wielka potęga, już 30. Jejku. We have need of talk, I'm sure. Nie chcą. Nie wiem czemu. Dobra, zejdzie zanim jakiekolwiek sprawy się zaczną. Może by tak cofnąć sojusz z Bizancjum i napuścić wszystkich na Bizancjum. Bo nie mają z kim walczyć, i zaczynają się nudzić i zaraz spadną na płyn, żeby mnie zaatakować. No ze szkodności. Dobra. Czy mam tu jakiś bonus do dyplomacji? Tego dalej nie możemy przebudować. And words are yours. At your command. We hunger for battle. O, tutaj jeszcze mi nie stać. Dobra, oszczędzałem pieniądze przez naturę. Nic nie kupujemy. Tu zresztą wszędzie się buduje spokojnie, tak więc możemy tylko czekać. No już całkiem nieźle to się rozwinęło. Już niedługo będzie kolejny ten. Dostępny slot. Ty awansowałeś idealnie. Karloman? Co ty czynisz? Dobra, pogadajmy z Karlomanem. I weźmy dostęp wojskowy. Niska. O. No dobrze. Tak, tutaj. Będziemy przebudowywać to powoli.
A za 3 tury w ogóle będę mógł cokolwiek tu zrobić. Dobrze, to w takim razie tak, ile tutaj w tej prowincji mam plus 18. 8, 8. Dobra, tak więc możemy zabrać już naszych agentów. Niech idą tutaj. Ty też tutaj. Ty też tutaj. Będziemy nawracać już tą prowincję powoli. Może porozwijamy też troszkę. O, wojna, jak miło. Porozwijamy też nasze dalsze prowincje tutaj, bo trochę zapomniałem o nich. Na przykład tutaj. Stolica. Kotbus. Niech będzie to Drezno. Zbudujmy to, a potem zbudujemy to, żeby tutaj było mniej brudu. W tej kolejności. Jak to tu wygląda? Tutaj jeszcze się odbudowuje. To możemy naprawić. I koniec tury. Mamy już ponad 2000 przychodu. Bardzo powoli to rośnie, jednakże jakoś rośnie. Kim ty jesteś? Nie wiem, nie obchodzisz mnie. Ale co tu mogę zrobić? Zakurzyć się w osadzie. Niekoniecznie. Raczej idźcie powoli w tą stronę wszyscy. Moi kapłani, moi miniony. A, tu już szpieg jeszcze. Jak kliknę na szpiega, czy na... O, właśnie, ja wtedy kliknę nie tego, co trzeba chyba. Albo tamte miał mniej opcji. Dobra. Zostawiam to. Idźcie tu. Tu się odbudowuje. Tutaj port rozbudujmy. Temu nie wiem, co odwala. Mąż stanu. A ta ra ta 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 ta. Mam możliwość opowiedzenia się po stronie... Ej, i w tym momencie powinienem móc mieć save'a. Dobra.
Nie, bo Carloman będzie walczył po stronie Prowansji. Pewnie mi to dało ta skopa niezłego po dyplomacji. A nawet nie ma. Dobra, tylko pewnie mi się z nim pogorszyło. No ja dalej mnie kochają. Jeden zerwantek. To oni się biją. Dobra, co się bicie? Świetnie, zdajecie sobie zajęcie. Tak trzymać. Macie zajęcie, to mnie osobiście to bardzo cieszy. Boże, jak z dziećmi? Jak z dziećmi po prostu. Czemu ja tego nie mogę odbudować? A pewnie muszę to odbudować i dopiero wtedy... To zbóżmy. A, mam za mało funduszy. Tu też, dobra. To trzeba zająć. Stracimy kolejnego szpiega. Po prostu szpiedzy mają zawdzięczo krótki okres życia w tej grze. No to zwerbujmy nowego. Tylko nie w ten sposób. Szpieg, mistrz wywiadu, grasz w kości. Nawet sobie mówiąc, czy mi się wydaje, czy poginęli mi Fiamian Czempionów? Werbowałem ich w tej kampanii? Nawet nie wiem. Jezu, po prostu tak małą wagę przywiązuję w tych kampaniach do agentów. Nie wiem, jakoś, kurczę, szczególnie jak się miało ninja na wysokim poziomie, coś tak o niego dbało, bo on był tak zajebisty najczęściej, taki ważny, że no, trzeba było o niego dbać. A tutaj takie, o dobra, zginął mi, no trudno, zwerbuję nowego. I w sumie nie wiem. W Rome 2 myślałem, że to wynika z tego, że oni błyskawicznie ginęli. Bo tam była jedna tura, to było 2 lata. Zaś tutaj niby jedna tura to 4 lata jak w Szogunie, ale no dzieje się to samo co w Rome 2. Czemu tego nie mogę zadaptować? Szczerze, nawet teraz nie patrzyłem. Chwila. Właśnie robiłem głupoty przy tobie. Ty jesteś wodzem. A nie... No to była armia wodza, a nie gubernatora. Ja dałem mu trochę perk jak do gubernatora. Mniejsza. Albo to naprawmy. Tu już możemy coś zbudować, świetnie. Tak więc myślę, że bardzo niebawem sobie... to odbudujemy. Ha, 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 ha.
Niech się biją. Jakąś armię mam, więc w razie czego mogę zareagować. Moją misją jest w tej chwili zjednoczenie Hiszpanii. No cóż, trudno. Traktaty podrywane. Możemy pogadać w tej chwili z... nie wiem, Mercją, z wami. Kto mnie choć trochę mniej lubi? Bawaria. No, tutaj bonus jest za to, że zerwałem z Chorwacją. To słuchajcie, mam propozycję. Mogę wam zapłacić za to 1000. Zostajemy przy 1000. Napuśćcie mi tę Chorwację. Tak tylko przypadkowo kompletnie zerknę, czy oni przypadkiem nie mają z nimi napięku. Mieli. Okej. Okay. Idźcie na wojnę, moje wierne miony. Punkt handlowy. Niekoniecznie. Młyn wodny. Punkt handlowy niech będzie. Troszkę przejmiemy ten odcinek, bo ja tutaj chcę tego coś i tak poświęcić na rozbudowę wszystkiego. Myślę, że Karloman i Bawaria sobie poradzą z Chorwacją. Szkoda, że nie mogę na przykład poprosić Karlomana, aby zawiązał sojusz z Bawarią. Nie wiem, czemu nie ma takich... czemu do tego momentu w Total Warach nikt po prostu nie wpadł na pomysł, by można było, by dyplomacja nie polegała na traktatach pomiędzy jednym a drugim państwem, tylko na przykład powiedzmy, ok, Karloman, my mamy dwójkę sojusz, jesteśmy wielkimi imperiami, tutaj jest jeszcze Bawaria, która też jest wielkim imperium, no dobra, nie jest tak wielki jak my, bo 11, Karloman ma 22, ja... ile? Ile mam tych regionów? Ile mam regionów? Gdzieś to powinno być dziennik. 46, dobra. To ja tu jestem wielkim imperium. No to dobra, ja tu jestem wielkim imperium w tej chwili. Wywieram presję na Karlomanie. Karloman, słuchaj, mam swojego miłego sojusznika, Bawarii, która jest też fajnym królestwem. W sumie, czemu nie mogę im pomóc być królestwem? Czemu jestem księcem ciągle? Jako cesarz powinien mieć możliwość właśnie zamienienia jeszcze tych państw na królestwa. Anyway, w każdym razie, dobra. No to Karloman, zawiązujesz sojusz z Bawarią. Okej. Okay. I tak to powinno działać, takie, że może było mów, a nie tylko słuchaj, możesz zaatakować Bawarię. Ale żeby powiedzieć, słuchaj, możesz sojusz z nim zawiązać, to już nie ma. I czemu? Czemu tego nie ma? Raczej nie sądzę, żeby to było trudne zdobycie. Wystarczyłoby dodać opcję plus jeszcze, nie wiem. Plus może jeszcze okienko. Znaczy dokładnie to wiadomo, trzeba by zaplanować, ale powiedzmy, proponuję, wchodzimy Karlomana tutaj. Zawiąż sojuszy. Czy chcą tego? Ok. I wtedy się pojawia tutaj dodatkowo okienko, czy Bawaria się też na to zgadza. O. Coś w tym guście. Albo nawet by frakcje mogły nas prosić, że na przykład o słuchaj, ty jesteś zajebistą potęgą tego świata, a my mamy tutaj naszego sąsiada, z którym w sumie chcielibyśmy się dogadać, ale on nie bardzo chce, no to słuchaj, może wpłyniesz na niego to, żebyśmy mieli z nimi sojusz. To okej, okay, spoko, ja was wspomogę, w razie czego ten sojusznik nie będzie chciał, to ja wam, znaczy ten przyszły sojusznik, jak nie będzie tego chciał, to ja wejdę z wojskami i... w dyplomatycznych rozmowach przy kawie powiem, dlaczego lepiej mieć pokojowe nastawienie z sąsiadami niż wrogie. No kurczę, to może by tak niesamowicie rozbudować, o tyle po prostu zbogacić
rozgrywkę w Total Warach, a tymczasem dyplomacja jest bardzo prosta. Jest bardzo, bardzo ograniczona niestety. Jejku. Ale ja się rozgaduję czasem na tych filmach. Dobrze. Kontynuujemy. Boże święty. Jeszcze się tak rozgaduję na koniec odcinka zawsze. Kurczę. Ciekaw jestem, ile osób dociera do tego momentu. Nawet... tak z ciekawości, niech osoby, które dotarły do tego momentu, niech się podzielą w tych komentarzach, że dotarli do momentu, w którym Temer znowu się rozwodził o dyplomacji w Total Warach, jaka wspaniała mogłaby być, a jaka niestety nie jest. No, taka prośba ode mnie. Dobra, tu mamy już rozbudowane. Tu mamy nawrócone. Mamy plus 5, wojsko nam daje 8. Nie to chciałem. No dobrze, mamy tutaj jakiś... Nie możemy tutaj zarządców, niestety. Nie wiem czemu nie możemy dać tu zarządców, skoro mamy taką potęgę, ale niech im będzie. Oczywiście logię tej gry. Boże, to drzewko jest przerażające. Dobrze. No to cóż, sprawiedliwi zdobywcy wchodzą i kupują kolejne miasto. Jejku, nie rób nic. Czekajcie tutaj. Gubernator. Boże, ci papieże giną jak... Nie wiem, szybko. Jak muchy padają, kolejni papieże po prostu. Już nie wiem, komu się przylizywać w tym momencie. Jeden za drugim giną, a Karol Wielki, 68 lat, ciągle dumnie trwa. Ten ma 49. Pewnie zginie za jakieś 2 lata. Ach, dobra, zajmujemy to. Kolonizacja. Zwiększamy naszą potęgę terytorialną. I kurczę, mamy już tu całkiem spory spłatek z tego terenu. Tutaj mamy to plus 5. Gdyby tak pozbyć się kuźni. Tak, pozbyliśmy się kowali i zbudujemy tutaj klasztor. Tym nie chcę. Brakuje mi też opcji Unii. Naprawdę brakuje mi opcji Unii w tworzenia. Na przykład w tej chwili, kurczę, po tylu małżeństwach politycznych, ile mam z Pampeluną, to mógłbym spokojnie z nimi po prostu ich wchłonąć, zrobić z nich Unię i wykorzystać ich armię. Oni tu mają 3 potężne armie. No i wykorzystać to, uderzyć tu, 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 podbij to szybko, rusz dalej. Po prostu Hiszpania padłaby znacznie szybciej. Co z Brytanią? Brytania tutaj jest na takim zaścianku. Też mógłbym ich wchłonąć, wziąć ich pod swoją opiekę. Dobrze, tutaj budujemy. To niech będzie. Z technologii weźmy Radę Miejską. Czemu nie? Tutaj pamiętam, że chciałem zbudować hospicjum.
Niekoniecznie. Jest schronisko. Klasztor. A potem jeszcze na drugi poziom będzie trzeba go rozbudować. No i tutaj sobie możemy zacząć to oblegać. Save. Jest! Tym razem wygrali. Choć, no, stracę sprawę. Wyzwolenie. Nie, tego kalifatu już nie odtwarzamy. Dobrze. Ty się awansowałeś. Dobra, to już tobie też dajemy cokolwiek. No i cóż, to tak. Uciech troszkę się przyciągnął, bo taki był czysto nastawiony na rozwój gospodarczy. Tak więc w tym miejscu kończymy. Mamy już ładny teren podbity. Tutaj mamy 3 prowincje, spanowanych 4. Potem zajmiemy tą prowincję, no a to już będzie błyskawiczny podbój, bo wtedy już będę miał zaplecze gospodarcze w postaci tego całego. I tutaj po prostu uderzę to i zajmę parę tur. Tak więc raczej ta seria już długo nie potrwa. No dobrze, tak więc z tym miejscu kończymy. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam Was do kolejnych filmów z Attila Age of Charlemagne. Do zobaczenia, cześć!